Nie znoszę kolorów. Pozbawię całą tęczową Dolinę Radości i zamienię ją w szary świat. Będzie tak, jak lubię. Papatka dostanie oczopląsu. Ojej, cała tęczowa dolina zrobiła się szara. Gdzie się podziały kolory? To na pewno sprawka gryzi wąsa. On uwielbia, kiedy wszystko jest czarno-białe. Musimy szybko przywrócić kolory całej tęczowej dolinie. Barnabo, będziesz usuwał wszystkie przeszkody. Tosiu, pomożesz nam dostać się w trudne miejsca? Filip, musisz odczarować wszystkie zwierzęta. Szybko, ruszamy. Papatka i czarno-biała zagadka. Użyj klawiszy strzałek, użyj klawisza spacji, aby przeskoczyć. Naciśnij literkę P, T, B lub F, aby zmienić postać. Tylko papatka umie pomalować trawę, drzewa i domki. Stań przed kubełkiem z farbą i naciśnij klawisz Enter. Czar rzucony przez papatkę musi trafić dokładnie w kubełek. Szkoda, nie udało się. Spróbuj jeszcze raz. O, zaczarowane zwierzęta! Wskocz do zagrody, podejdź blisko do kury i naciśnij Enter. O, zaczarowane zwierzęta! Wskocz do zagrody, podejdź blisko do kury i naciśnij Enter. Wracaj! Jeszcze wszystkie zadania nie zostały wykonane. Odczaruj wszystkie drzewa. Ojejku, nie udało się! Spróbuj jeszcze raz! Ojejku, nie udało się! Spróbuj jeszcze raz! Oh,
Tylko ja jestem na tyle silny, żeby rozbić te kamienie. Stań przed kamieniami i naciśnij klawisz Enter. Ojejku, nie udało się. Spróbuj jeszcze raz.
Nam tylko zamek Gryziwąsa. Teraz to my zrobimy psikus Gryziwąsowi. O nie, papatko, nienawidzę kolorów. Nie będę już mieszkał w tym zamku. Pakuję się i wyjeżdżam z tęczowej doliny. Hurra! Nareszcie pozbyliśmy się Gryziwąsa z tęczowej doliny. Jeszcze tu wrócę. Babatka i czarno-biała zagadka.